byłam w Koprze, to jest stolica regionu Kapodistria w Słowenii. Byłam w bibliotece centralnej, centralnej bibliotece w Koprze, jak taka nazwa oficjalna, bardzo podobnej do naszej biblioteki wojewódzkiej w funkcjach, w wielkości, jak również w zaangażowaniu w to, co robi. Udało mi się to dzięki temu, że kiedy byłam wcześniej w Słowenii, kiedy byłyśmy z koleżankami z siedem koleżanek pojechało na kurs językowy właśnie do Kopra, do szkoły językowej, żeby tam podnosić swoje kompetencje językowe w zakresie angielskiego. Byłyśmy w tej bibliotece centralnej w ramach takiej wizyty jakby studyjnej, żeby przypatrzeć się, jak też tam biblioteki wyglądają w Koprze i w okolicach. I zauważyłam, jak fantastyczne rzeczy robi ta biblioteka dla swojego regionu, dla swoich mieszkańców, swojego miasta. I pomyślałam, że chcę dowiedzieć się więcej, chcę zobaczyć, jak oni to robią naprawdę, głęboko, kto to robi, czy są tam jakieś rzeczy innowacyjne dla nas, które później będę mogła przekazać, którymi będę mogła się podzielić z naszymi mieszkańcami miasta, z dorosłymi, z seniorami, z bibliotekarzami, kto będzie chciał usłyszeć o dobrych praktykach w dobrych bibliotekach. No i ponieważ na kursie językowym byłyśmy w lipcu, udało nam się tak zrobić, że udało mi się teraz pojechać na początku września, od 6 do 10 września, teraz właściwie tydzień temu, być w tej bibliotece i pod wspaniałą opieką miejscowych bibliotekarzy, pod opieką miejscowego dyrektora tej biblioteki, te 5 dni wspaniale przeżyć taką bibliotekarską prawdziwą przygodę, obserwując, jak ta biblioteka centralna ogarnia, mówiąc kolokwialnie, biblioteki jej podległe. To znaczy biblioteki z miasta, filie miejskie, oddziały, filie podmiejskie. Słowenia jest niewielkim krajem, region jest również niewielki w stosunku do tego, jak myślimy o Polsce czy o innych krajach, więc u nich tutaj jest wszystko tak blisko, ale organizacja tej służby bibliotecznej, tego wspomagania się wzajemnego bibliotekarzy jest świetnie zorganizowana. Oni mają do tego samochody przeznaczone, niewiele, bo nie potrzebują wielu, ale jest to świetnie przemyślane, zorganizowane i oni też wspierają się, konsultują się ze sobą. Codziennie nowości i książki, które zamawiają czytelnicy, są codziennie rozwożone między tymi filiami, zarówno w obrębie miasta, dzielnic, jak i w obrębie regionu. Wszystko fantastycznie działa. Tak samo jak filie dziecięca. Filia prowadząca działalność w języku włoskim z zakresu literatury włoskiej dla ludzi, którzy są narodowości włoskiej, gdyż Słowenia jest jakby dwutorowo słoweńsko-włoska w tym regionie. Jak to jest organizowane właśnie pod kątem ludzi italskich, tak z Italii, przepraszam za te italskich, ale tak mi zostało, jak tam było mówione, że to jest italski oddelek, czyli oddział przeznaczony do literatury włoskiej. Obserwowałam wspaniałą robotę ludzi w oddziale dla dzieci. Mają tam często spotkania połączone z głośnym czytaniem. Oczywiście wszystko się odbywa w reżimie teraz covidowym, więc to jest wszystko na zewnątrz, ale dzieciaki słuchają książek, uczą się, bawią się, również przy wykorzystaniu różnych narzędzi, jak zabawki edukacyjne i połączone jest to z promocją literatury i czytelnictwa, po prostu od maluszków totalnych. Świetna robota, bardzo taka też podnosząca nadzieję, że dzieciaki rosną i będą nadal czytać, że czytelnictwo nie umiera. Oglądałam świetne działania oddziału dla dorosłych, gdzie odbywają się mimo reżimu sanitarnego spotkania z autorami, spotkania z ludźmi kultury, również kultury szeroko pojętej. Na przykład specjalnie poszłyśmy z moją opiekunką do szkoły, do gimnazjum miejscowego, gdzie było spotkanie dla dzieciaków, gimnazjalistów, też młodzież, z sportowcami, słynnymi sportowcami słoweńskimi. Jeden z nich był paraolimpijczykiem, dwoje pozostałych było sportowcami uczestniczącymi w typowych olimpiadach. Oni jako idole rozmawiali nie tylko o swoim rozwoju fizycznym i psychicznym jako sportowców, ale również o tym, jak literatura wpłynęła na ich ten rozwój i ich karierę sportową, jak ważna jest książka, jak ważna jest biblioteka. Wspaniała bibliotekarska robota połączona z czymś atrakcyjnym dla dzieci, dla gimnazjalistów, i oni byli autentycznie zaangażowani w to i później oglądali nawet książki, chcieli czytać, chcieli wypożyczać. Pomyślałam sobie, wow, jakie wspaniałe połączenie dziedzin i tego, czego potrzebują dzieci, czego chcą i co my chcemy jednocześnie przemycić. Świetna robota to była.
Byłam w absolutnie wyjątkowym, niepowtarzalnym i bardzo na mnie robiącym niewiarygodne wrażenie, gdyż jest to moja pasja, oddziale, który zajmuje się historią lokalną, dziedzictwem kulturalnym, kulturowym tego regionu, skupionym niesamowicie na, właśnie na owej historii i posiadającym niewiarygodne, tutaj wszystkie określenia są za małe, posiadającym niewiarygodne stare druki, manuskrypty, inkunabuły, stare druki przedstawiające od najstarszego okresu po historię nowożytną, dzieje miasta Koper, dzieje regionu, dzieje sąsiadów regionu, którzy oczywiście mieli niemały wpływ na to miejsce. Ludzie pracujący tam, dwie osoby, dwóch naukowców, ale również bibliotekarzy, którzy z pasją pokazują wszystkim chętnym te zbiory, tym, którzy chcą je zobaczyć. Wykonują niewiarygodną robotę i konserwując to, i pisząc o tym artykuły, organizując co roku sesje tematyczne, wydając czasopismo naukowe. Byli niezwykle inspirujący dla mnie i też poświęcili mi mnóstwo czasu. Ja spędziłam z nimi ponad 8 godzin w ciągu tych 5 dni, to jest mniej więcej bardzo duża ilość czasu, ze starymi drukami po łacinie i w językach szlachetnych oraz z tymi ludźmi, z którymi też nawiązałam w pewnym sensie jakąś przyjaźń, z tymi i z ludźmi z biblioteki również, z bardzo uprzejmym dyrektorem. Miałam również wsparcie, można powiedzieć, od ludzi po prostu z miasta, bo dzięki podniesieniu kompetencji językowych na kursie angielskiego lipcowym umiałam się z nimi porozumieć. Może nie jest to znajomość języka tak, niektórzy spodziewali się. Był to język bardzo taki potoczny, ja umiałam się porozumieć, umiałam się dogadać, umiałam zamówić kawę, umiałam porozmawiać na zwyczajne tematy sympatyczne. O to chodzi wszak, żeby się porozumieć, komunikować swobodnie w takim zakresie, żeby czuć się komfortowo. To się udało dzięki temu kursowi, więc tutaj po prostu wielkie dzięki Erasmusowi. I również rozmowy z mieszkańcami miasta, takie zwyczajne, takie przecież widać, że ja jestem z obcego kraju, skąd ja jestem, jak tam u nas jest, a jak się podoba w Słowenii, jak jest w Koprze, a może coś tam zrobimy razem, może gdzieś pójdziemy, może coś pokazać. To była dla mnie niesamowita przygoda też, jak bardzo warto się otworzyć na tego typu wydarzenia w naszym życiu, jak bardzo warto zaryzykować w pewnym sensie, bo to jest jakieś przełamanie strefy komfortu, jakiejś takiej, bo ja muszę pojechać za granicę, muszę mówić po angielsku, a ja mówię tak sobie, tak normalnie, zwyczajnie, nie byłam po żadnym innym kursie, tylko właśnie po tym koprzańskim, po tym erasmusowym. I czy ja sobie poradzę z dojazdem, bo zdecydowałam, że pojadę sama, właśnie dlatego specjalnie, żeby sprawdzić się, czy ja sobie dam radę sama za granicą, czy mi się uda zorganizować hotele, bo to my, Erasmus nas wspiera finansowo oczywiście, ale organizacja już jest cała na nas, na każdym bibliotekarzu, który chce jechać, on musi to sam sobie załatwić, porozumieć się z biblioteką, którą sobie wybrał, zorganizować sobie podróż w obie strony. U mnie to były 4 kraje, prawda? To do tej Słowenii jest bardzo daleko, w pewnym sensie. To nie jest taki kraj jak Niemcy, gdzie wszystko jest przez nas znane. To nie jest taki kraj jak Anglia, jak Wielka Brytania, gdzie wszyscy wiedzą, jak tam dolecieć i to jest proste bardzo. To jest Słowenia, gdzie ten dojazd wcale nie był taki oczywisty. I dałam radę, prawda? I tam jakieś chodziły w grę kilka hoteli, żeby tam po drodze nie zginąć i na miejscu gdzieś zjeść coś i właśnie tam na początku, zanim oni się mną zaopiekują, żeby jakoś nie zginąć w tym morzu i w tych górach, bo to jest kraj niesamowicie zróżnicowany i taki bardzo eko, więc jest taki trochę inny niż tak, gdzie wszędzie są drogi proste i takie ładne. Dałam radę, było warto. Wiem, że mogę. Postaram się w swoich zajęciach, które mam nadzieję, że uda mi się bardzo rychło zorganizować dla wszystkich chętnych, którzy chcą o tym usłyszeć, bibliotekarzy i nie tylko, przekonać ludzi, że warto przełamać swoją strefę komfortu, warto zaryzykować, warto poznać siebie i poznać innych, bo to niesamowicie otwiera kolejną przestrzeń w naszym życiu na nowe rzeczy. To nie jest koniec, Koper nie był końcem, który już się zakończył niestety. Przede mną są teraz nowe ścieżki, których ja pokażę ten Koper dalej i inni pojadą i to wszystko się zaczęło i teraz będzie coraz więcej. I to jest piękne.